Taką długą trasę pokonałem, śledząc jelenia szlachetnego. Jeszcze takiego nie widziałem. To jest chyba z tych większych dżelonków. Coś tam gdzieś tam jest. Słyszę go. Tutaj będę się musiał pilnować, żeby nie pomylić karabinu znowu. Spróbuję podejść jak najbliżej. Na razie niby jestem niewidoczny i prawie niesłyszalny. Tam. Jest coś. Leży chyba. Chyba, że to jakiś żuczek. Nie. To za bug. Lornetka. Tam. Coś czuję, że nie będzie chyba czystego strzału. Chciałbym mieć tu kolimator chyba. Bardzo daleko nie pobiegnie. Chyba nie pobiegł za daleko. Ale ładny. Jaka korona. Ten rejon rogów nazywa się korona. Jeden szlachetny, czyli Red Deer. Ciało, lewe płuco, prawo płuco. Ło! Dobra, czyli go premia za szybką śmierć 13. Etyczność 140. 1233, 200 kilo. To jest całkiem spoko wynik. Drugi raz dostał. W co on dostał? Nos? Jako ciało? Strzelałem z pocisków penetrujących 7,62. Coś jest dziwne. Może w nos mu przywaliłem. Bo heada jakby złapała, czyli ten drugi strzał był niezły. Tam trzeci. Poziom trudności trudny. O! No okej. Okay. No, to mam pierwszego jelenia, jelenia... Jakiego? Szlachetnego. Dobra, ale chciałem iść tutaj, nie tu. A co tu jest? To sobie to odkryję. Chciałem iść tu. Piąta, dziewiąta. Mam mało czasu. Coś tam idzie. Tamten się odzywał szlachetnie.
O, tam co siedzi i tam co siedzi. Czyli tu są ślady. Szlachetnie. O! To był fajny strzał. Czyli jakieś krzuny, tak. Wiedziałem mniej więcej, gdzie walę, mając sporo nadziei, że pójdzie dobrze i proszę bardzo. Ale ładnie. Nawet nie musiałem poprawiać. O, ale ten ma mniejsze rogi niż tamten. Tamten był 200 coś kilo, 177. Ciało, prawa łopatka, kręg piersiowy, krąg piersiowy. No i to chyba fajniej działa niż płuca. Zatrzymał się. Chwila, padł. Przy czym tamten, mając 200, tam chyba 3 kilo, czy coś takiego. Zastanawia mnie, że też był jako brązowy. Do jakiego go trzeba dorwać, żeby był złoty lub wyższy diamentowy. Na diament jeszcze nie udało mi się niczego ubić. Nie odszedłem daleko. Tu jest jakaś strefa tych jeleni. I słyszę znowu coś idzie. Jestem niby niewidoczny. Spróbuję użyć wabika dźwiękowego. O, jest. Czyżby znowu one shot? No chyba się przewrócił. Trafione w inne miejsce? A miałem wrażenie, że się przewrócił. On się przewrócił i wstał. Ach, to będę go chyba ganiał. No, ten mój się wykrwawia powoli, powoli. A jak to jest? Tu było 50-75, a tu jest something is wrong. Czemu to idzie w... Dobrze, to idzie w tamtą stronę. 25-50. Dobrze, po lewej. Tam zamyki tu robią. No ładne te poroże ma. To poroże. 197 pospolity. Poziom trudności trudny. Ciało wnętrzności. A ten w dupę dostał? Czemu tak? Uh,
z lewej strony. No i tam zobaczcie, jak jest ciemno. Jeszcze jak będę patrzył tym celownikiem, to gówno widać. Do porównania pokażę jeszcze raz ten. Tutaj przynajmniej coś widać. A tu mało. Za sarenkę. Serduszko. O, pierwszy strzał z 5,56. Co tu się stało się? Musimy pieniążki zarobić. Lewe płuco, serce. 100, 100, 100, 100. Punktacja 500. 21 kilo. Dziunia malutka. Ale weszło dobrze. No i git. Lisku, lisku. Przerobię cię na kapcie. Lisku, lisku. Przerobię cię na kapcie. Na czapkę. Z daszkiem. Czaszka, szczęka. Górna część karku, czaszka, szczęka. Ale dostał w potylicę. Stówka, 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 stówka. 5 kilo. Do ładnej kasy. Nie, stówka, szybka śmierć, etyczność, nie zostawiłem, z 5,56 waliłem. 1200, proszę pana. No, mówię, to ładnie kasy będzie, jak no. Tak ładnie myślę. No. To sobie jakiś wibrator tutaj stoi. No dobra, gdzie mam kurna tego żubra szukać? A może go na razie olać. Tararara, taratara. Już chyba jestem zmęczony szukaniem tego żubra, jakieś buty piosenki śpiewam. Są sarny dwie, któraś jest samcem podobno. Ta z rogami? Może jej przywalę 7,62, żeby jej potem nie ganiać. Starczyło. Jakbym się dobrze sprężył, to bym jeszcze drugą odpalił, ale za późno się jej rgnąłem. Została 7,62 grzybkującym. Mimo że jest to klasa 2 i chyba to jest też klasa 2. To on mi powie, że a no, no, za mocno. Samica. Nie. Stówka, 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 stówka. 683, mało. 24 kilo. Ciało, lewe płuco, brzuch. No i to jest dobry pocisk na to. Nie wiem, pochaja się pierdziele z tym. A, no dobrze, na lisa się pierdziele z tym. O kurwa, całe stado przyszło. Ach. Kończący? Nie, sam już skończył. No to jest trochę za dużo tej szczelaniny. 21 kilo. Thank you.
płuco, ciało wnętrzności, ciało. O, udę dostałem. Jakiś czas temu, zacząłem ślad Daniela, postanowiłem zobaczyć sobie, jaką one ścieżką chodzą. No i dotarłem za nim do miejsca legowiska jego. I tak się zdarzyło, że on tutaj siedzi, o właśnie tutaj. I chciałem zobaczyć, jak blisko jestem w stanie się go podczołgać, w którym momencie się jorgnie. Ale sprawy nagle nabrały tempa i nie dam rady tego sprawdzić. Chyba dostał ukus kuku, tudzież kuku z uku. I czyżby się zbugowały ślady? Nie. Ale pytanie, czy jest gdzieś krew, czy znowu trafiłem w jakąś gałąź? Ach, kurwa. Drgnęła mi ręka. Plus przez to, że biegłem, kiwał mi się karabin. No dobra, ukus. Kuku z uku nie było. Przy czym teraz muszę sprawdzić, czy go postrzeliłem, czy nie. Jeżeli nie, to chyba dam mu spokój. Albo... Chyba... znowu deszcz pada. Chyba dam mu spokój. Wieczny. Dziach, dziach, dziach. Dlaczego niezostawienie zwierzyny jest 0%? Ale poszło. No, zobaczcie, niewiele brakowało i faktycznie ten ślad by mi się, ten strzał by mi się na lewo nieco prześlizgnął. 80 kilo, Daniel. No jest spoko. Tam jest lisek. Ale lis jest rudy. Liście są rude. Ja leżę na ziemi i nic nie widzę. Show yourself! Ciało. Prawe płuco, lewe płuco. 3, 5, 7 przetargało 7-kilogramowego lisa. 1200 złotych monet dostałem. Lisku, lisku. Przerobię cię na kapcie. Lisku, lisku, przerobię cię na kapcie. Na czapkę. Z daszkiem. Czaszka, szczęka. Górna część karku, czaszka, szczęka. Ale dostał w potylice. Stówka, 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 stówka. 5 kilo. Do ładnej kasy. Nie, stówka, szybka śmierć, etyczność, nie zostawiłem, z 5,56 waliłem. 1200, nie, proszę pana. No, mówię, to ładnie kasy będzie, jak no. Tak ładnie myślę. No. Co, jakiś wibrator tutaj stoi. No dobra, gdzie mam kurna tego żubra szukać? A może go na razie olać. Tara, tara, tara. Już chyba jestem zmęczony szukaniem tego żubra, jakieś buty piosenki śpiewam.
I do żubry, biłgora i szkurno. To... Kochani, następny odcinek będzie nosił tytuł Zemsta Żubrów. Zobaczycie, jakie ciekawe rzeczy się wydarzą. I poproszę, zostawcie łapkę w górę. Ktoś tam notorycznie teraz się uparł i klika łapkę w dół. Jeżeli to z zemsty za to, że nie będzie prędko Daisy, no trudno, jakoś to przeżyje. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.